Siemka, z tej strony Eliasz. Kiedy omawiałem komiks ostatnio, nie wypowiadałem się na temat homoseksualizmu Smugi, ponieważ nie chciałem jakoś tam przeciągać tego odcinka i jakoś go tam rozwadniać. Więc specjalnie robię ten odcinek, żeby powiedzieć, co sądzę w ogóle na ten temat. Ponieważ, no, nie da się ukryć, że w internecie zrobiło to spore zamieszanie. I ludzie w różny sposób tego podeszli. Nie wiem, czy ktokolwiek się ucieszył. Raczej powiedziałbym, że ludzie się podzieli na takich, którzy to zaakceptowali i na takich, którzy tego nie zaakceptowali z różnym natężeniem. Albo po prostu mi się nie spodobało, nie przypadło mi do gustu. Albo wręcz agresywnie, na zasadzie już nigdy nie zagram w tą grę, już nigdy nie zagram tą bohaterką, śmierć Blizzardowi i tak dalej. No, więc też chciałem tam parę słów powiedzieć. Zaznaczę tylko, że to nie jest odcinek o tym, co sądzę ogólnie o homoseksualizmie, tak jak o orientacji czy zjawisku społecznym, no ponieważ jest to złożony temat, zahaczający o różne dziedziny, tak, dość rozległy, bo są tu różne kwestie, które można omawiać, czy to w ogóle ma rację, czy takie związki powinny w ogóle istnieć, a jeśli tak, to na jakiej zasadzie, czy na równej stopie co związki pomiędzy osobami różnych płci, jakie powinny mieć prawa i tak dalej. Nie o tym chcę, nie mam zamiaru się o tym wypowiadać, przynajmniej nie w tym odcinku, może kiedyś. Więc ogólnie temat tego odcinka to jest, jaki wpływ ma orientacja seksualna bohatera, czyli Smugi, na samą grę Overwatch. I tylko o tym to jest, tak? O wirtualnej postaci w wirtualnej rzeczywistości. Dlaczego ludzie mogą mieć jakieś obiekcje na ten temat, nie trudno się doszukiwać. Mogą być tego różne przyczyny, dlaczego osoba innej orientacji może budzić naszą niechęć. Wydaje mi się, że najczęściej przyczyną jest wyznanie religijne, tak? Na przykład w Polsce, tak, większość ludzi to są katolicy albo chrześcijanie. Sam zresztą jestem chrześcijanem, chociaż nie katolikiem. No i tutaj oczywiście się pojawia kwestia tego, że Biblia potępia homoseksualizm, tak, czyli uznaje to za grzech. No i w porządku, tak, jeśli przyjąć taki sposób myślenia, że homoseksualizm to grzech, bo jakaś tam znaczna część ludzi uważa, że tak właśnie jest, no to w tym momencie Overwatch zachęca, tak, do grzesznego zachowania, wprowadzili Smugę, więc obrażają religię chrześcijańską i jest to bardzo niefajne. Tylko że w rzeczywistości jest to trochę takie czepianie się jakiegoś tam elementu, który nie pasuje nie chrześcijaństwu, tylko nam samym, tak? Homoseksualizm nie pasuje, więc atakujemy grę. Ponieważ jeśli mielibyśmy oceniać grę pod kątem tego, czy zachęca do jakiegoś tam do jakiegoś grzechu czy tak dalej, to Smuga byłaby tylko drobnym elementem w tym wszystkim. Dlaczego nikt się nie czepia o nałogowego palacza, jakim jest Makri? Dlaczego nikt się nie czepia o zabójcę, na przykład tak Smuga, przepraszam, takie jak wdowa, który przed pranie mózgu i po prostu bez żadnego sumienia morduje ludzi? To nikomu nie przeszkadza. Bardziej przeszkadza to, że tam ktoś żyje z kobietą. Że kobieta żyje z kobietą. Albo nikomu nie przeszkadza to, że w grze pojawia się jakieś dalekowschodnie abrakadabra. Chociaż Biblia wyraźnie mówi tak, że magia jest zła, to nie, morderstwa są ok, niszczenie swojego ciała nałogiem jest ok, czarnoksięstwo jest ok, wszystko jest ok, tylko ta Smuga jest nie ok. No, nie ma w tym logiki, tak? Jeśli już mielibyśmy skreślać za to, co łamie tam religię chrześcijańską, to generalnie cała gra już powinna być złamana. Smuga niewiele tutaj zmienia tak naprawdę jej orientacja seksualna. Nie ma żadnego dodatkowego wpływu, jeśli oceniamy to w ten sposób. Ale oczywiście nie wszystkim chodzi o wyznanie. Ktoś może uważać po prostu, że homoseksualizm to jest choroba. No i załóżmy, że to jest prawda, tak? Do późnych lat 80. uważano, że homoseksualizm to jest choroba psychiczna. No i wielu ludzi uważa, że dalej tak jest, że osoba, która ma inną orientację seksualną, po prostu ma jakąś dysfunkcję psychiczną i że to jest jakiś rodzaj kalectwa umysłowego. No i przyjmiemy, że te osoby mają rację, tak? I że nie chcą, żeby w grze były
jakieś chore albo kalekie osoby, ale równocześnie nie przeszkadza im to, że w grze przynajmniej kilka postaci ma jakieś poważne wady, nie tylko psychiczne, ale też fizyczne. Mamy tam postaci bez rąk, bez nóg, bez oka. No i to jest w porządku, tak? Mamy Kaleka, jaką jest Genji, który nie był w stanie funkcjonować bez swojego mechanicznego ciała, czyli byłby zwykłym warzywem. No ale to wszystko jest w porządku, tak? Czyli tutaj dzielimy bohaterów, tak? Chory psychicznie, zdecydowanie chory psychicznie Junkrat jest w porządku. No ale przyjmijmy tak, posiadając jakieś tam dysfunkcje umysłowe, Smuga już nie jest w porządku. Albo tam Smuga ma jakąś wadę, powiedzmy, przy myśleniu takim, że to jest choroba i to jest nie okej, ale to, że ktoś tam, komuś czegoś tam brakuje, jakieś części ciała, to już jest jak najbardziej w porządku, tak? Czyli kalectwo fizyczne jest spoko, ale jakieś tam umysłowe już nie, absolutnie najgorsza gra wszechświata. No ale dobra, nawet jeśli nie chodzi o to, że to jest choroba, czy tam grzech, tylko że po prostu homoseksualizm to jest jakieś tam niebezpieczne zjawisko społeczne, bo tam rozbija rodziny, bo sprawia, że społeczeństwo, że jest mniej dzieci w społeczeństwie, tak, bo pary homoseksualne nie mogą mieć dzieci. No i że to jest po prostu takie negatywne zjawisko społeczne, więc osoby homoseksualne mają negatywny wpływ na społeczeństwo. I pojawienie się takiej postaci w grze jest popieranie tego ruchu społecznego, więc to, że homoseksualista jest w grze, daje negatywne wzorce, ale tym samym nie przyczepiamy się do gry za to, że jest w niej morderca typu żniwiarz, tak? To, że mamy tam kolesia, który sobie morduje ludzi, jest w porządku, tak? On sam się przyznaje, że jest socjopatą. No i oczywiście taki anarchista jak Złomiarz, oni są w porządku, tak? Oni mają taki negatywny wpływ na społeczeństwo, jaki nam się podoba, tak? Bo terroryzm jest w porządku. No ale homoseksualizm już jest nie w porządku. Więc moim zdaniem po prostu brakuje w tym wszystkim logiki. Jeśli komuś nie pasuje to, że Smuga jest homoseksualistką z którejś z tych przyczyn, które właśnie podałem, tak naprawdę nie powinien grać w ogóle w Overwatcha i w większość gier komputerowych, ponieważ one no generalnie promują różne negatywne wzorce, tak? Przynajmniej przez takie pryzmaty. Podkreślam, że gry to jest rzeczywistość wirtualna, tak? Więc no nie widzę po prostu sensu czepiania się takich rzeczy. Jakieś kilkanaście lat temu był głośny problem, bo podobno, ponieważ w grach jest przemoc, to one promują przemoc, tak? I każdy gracz jest teraz uśpionym mordercą, który czeka tylko nas na bodziec, który sprawie, że po prostu chwyci za nóż czy za jakąś inną broń. Po prostu zacznie bez litości mordować ludzi, zacznie od rodziców, zacznie od szkoły i później pójdzie. No ale wszyscy wiemy, że to jest nie jest prawda, tak? Wszyscy jesteśmy graczami i wątpię, że którykolwiek z moich widzów kogoś zamordował w ciągu swojego życia, chociaż na ekranie dokonał tysięcy morderstw, spokojnie dużo, dużo więcej. Podczas jednej godziny grania w Warframe można zabić ponad 1000 przeciwników, a w życiu jakoś mi się nie zdarzyło. No i też dużo takich opinii słyszałem, że to, że Smuga jest homoseksualistką, będzie teraz promowanie homoseksualizmu, bo w to grają dzieci i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest adekwatna sytuacja, że wprowadzenie homoseksualisty do gry nie jest promowanie homoseksualizmu, tak samo jak pojawienie się w grze zabójców i żołnierzy nie jest promowaniem agresji. To jest po prostu rozrywka wirtualna i ludzie, którzy potrafią odróżnić grę od rzeczywistości, wiedzą, że to jest tylko gra. A jeśli ktoś, wzorując się na żniwiarzu, zacznie mordować ludzi, albo wzorując się na Smudze, zmieni swoją orientację seksualną, to raczej nie będzie to wina gry, ale człowieka, którego umysł po prostu, którym jakiś tak, nie chcę tutaj tego porównać, ale jeśli ktoś zacznie zabijać, tak, to znaczy, że miał jakąś swoją psychikę, gra nie była głównym bodźcem,
A jeśli ktoś zostanie homoseksualistą, to też nie sądzę, że po to, żeby wzorować się na jakiejś postaci w grze, tylko dlatego, że no tak po prostu, takie miał po prostu uwarunkowanie się im pod to. No i gra nie będzie tutaj jakimś tam jedynym bodźcem albo głównym bodźcem. Nie wierzę w to, nie ma takiej możliwości po prostu. Bo myślę, że to jest adekwatne, tak? No, ludzie, którzy dużo grają, to gry mają wpływ na ich życie, ale raczej gra może stać się uzależnieniem, ale mało prawdopodobne, że gra się stała po prostu wzorem do naśladowania w realnym życiu. No, tak samo jak jest, tak jak już powiedziałem, jak jest z zabójstwami, tak? No, nie naśladujemy strzelców, morderców, nożowników i wszelkiego innego tego typu postaci z gier w świecie realnym. Jeśli w grze gramy czarodziejem, to raczej w świecie rzeczywistym nie zbieramy jakichś tam intensyliów i nie próbujemy rzucać zaklęć uroków na dziewczyny, które nam się podobają i jakichś zaklęć jakichś tam mrocznych zaklęć, klątw na naszych szefów pracy, sąsiadów czy tam nauczycieli. No po prostu tego nie robimy, bo wiemy, że to jest gra. Więc pojawienie się postaci homoseksualnej w grze jest po prostu pojawienie się postaci homoseksualnej w grze. Po prostu takie tłomata postać. Nie ma to żadnego większego znaczenia w szerszej skali. Tak po prostu się stało. Można się to podobać lub nie podobać, ale nie na zasadzie obrazy majestatu, tylko po prostu no nie podoba mi się też, że ta postać taka jest, tak? Ja nie lubię Junkrata, bo nie lubię jakichś tam śmieszno-psychopatycznych postaci, a podoba mi się żołnierz, bo lubię jakichś tam weteranów wojennych i tak dalej. Ale bycie Junkrata, obecność Junkrata w grze w żaden sposób mnie nie obraża, tak? I myślę, że w taki sposób powinniśmy do tego podchodzić. Możemy nie lubić Smugi za to, że ma taką orientację seksualną, ale nie powinno nas to oburzać, no bo to nie ma żadnego większego sensu i tak naprawdę poza jakąś tam formą hipokryzji no też nie ma większego uzasadnienia. Może macie jakieś inne przyczyny, przez które boli was obecność tej postaci w grze. Jeśli tak, to chętnie jeszcze o tym podyskutuję. Oczywiście w komentarzach, więc piszcie. Wszystkie będę czytał, będę starał się odpowiadać. Proszę tylko, żebyśmy rozmawiali na poziomie, tak? Czyli bez przekleństw, bez obrażania nikogo. Byłem za to bardzo wdzięczny. Ja jeszcze chciałem tak na koniec powiedzieć o tym, dlaczego ta postać w ogóle pojawiła się w grze. Myślę, że Blizzard nie zrobił dlatego, że popiera homoseksualistów czy coś takiego. Bo to jest korporacja, tak? Nie oszukujmy się, korporacje, w tym te, które robią gry, robią to dla pieniędzy. Na pieniądze, no wynikają z tego, że dostosowują się do rynku, robią reklamy i tak dalej. Zrobienie z jednej z głównych, z takich czołowych, reprezentacyjnych postaci o wyroczach homoseksualisty sprawiło, że temat stał się głośny, tak? Czyli gra pojawi się w wielu miejscach, tak? Może pojawić się w jakichś innych mediach, może zrobić się z tego głośna sprawa, czyli ogólnie pojawi się, czyli będzie generalnie reklama, tak? Całkiem darmowo, teraz każdy gada, tak? Na różnych serwisach się pojawia, że wprowadzono homoseksualną postać, więc to jest jakaś tam forma reklamy. To pierwsze, a po drugie, aktualnie Blizzard się w to świetnie wpisuje, bo no coraz więcej ludzi gra, tak? Wśród graczy są też homoseksualiści, zresztą ten ruch poparcia dla związków tej samej płci stał się dość silny w grach, tak samo jak feministyczny, i Blizzard się stara dopasować do tego, tak? Czyli mamy różnorodne kobiety w grze. Już nie jest tak jak kiedyś, że każda postać kobieca to jakaś tam ikona seksu, tylko mamy postać tam kulturystki jakiejś, mamy postać, która jest ubrana jakby była Eskimosem, bo jest jakimś tam polarnikiem i tak dalej. Jest jakaś tam różnorodność, to jest właśnie wpisanie się w ten dyskurs feministyczny. No a Smuga to jest właśnie wejście i pójście o krok dalej, tak? Czyli otworzenie się na więcej ludzi. No bo są niestety takie ruchy, które oceniają tylko grę przez to, jakiego typu, czy postacie, czy kobiety są kompetentnie przedstawione, czy bohaterowie są dojrzale przedstawieni, jeśli chodzi o swoje orientacje seksualne, czy jakaś tam dywersyfikacja i takie tam pierdoły. No i Blizzard nie zrobił tego ze swoich tam uczuć, czegoś takiego, przekonań jakichś tam religijnych czy społecznych czy inne tam pierdoły. Zrobił to po to, żeby zrobić sobie reklamę i żeby dopasować się do gustów większej ilości ludzi. No i tyle. Żeby jeszcze to podkreślić, jako przykład, to jest ten fakt, że
no, już minął ten taki religijno-fanatyczny napór na gry, nikt się już nie przejmuje tym. No i generalnie tam jakakolwiek forma religijności została przemilczana w Overwatchu, tak? Nie ma żadnego chrześcijaństwa, muzułmanizmu i tak dalej, bo to było kontrowersyjne, ale w negatywny sposób, nic by na tym nie zyskali. Ale pomniejszymi religiami się nie przejmują do tego stopnia, że są w stanie się z nich naśmiewać. Jako przykład możecie sobie wziąć skina Symetry, która nawiązuje do hinduizmu, który no, ewidentnie naśmiewa się z hinduizmu, tak? Jest raczej obraźliwy, ponieważ jest to żywa religia, są ludzie, którzy wyznają tych tych wschodnich bogów, tak? A w grze pojawia się Symetra wyglądająca jak Kali. Ciekawe, jak byśmy czuli się my, gdyby do gry wprowadzono jest na przykład Jezusa albo Allaha. No to jest ten sam poziom, tylko że no, grupa ludzi, których to dotknęło, ma na tyle słabą siłę przebicia, że Blizzard nie musi się nimi przejmować. Więc no, generalnie to nie chodzi o jakiekolwiek zasady, bo na tym poziomie po prostu Blizzard jest zwykłym ciemnogrodem. Chodzi po prostu o pieniądze. To jeśli idzie o Blizzarda, jeśli idzie o nas, wydaje mi się, że naprawdę nie ma czym się przejmować. A jeśli jest, to zapraszam do komentarzy. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie, bo trochę długo to wyszło. No i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. A, w sumie, to chciałem jeszcze jutro wrzucić odcinek, ale przygotowania wigilijne i tak dalej, nie wiem, czy dam radę. Więc na wszelki wypadek już teraz chciałem wam życzyć wszystkim wesołych świąt i dobrej zabawy. Jeśli jesteście chrześcijanami, to życzę wam miłej celebracji narodziny waszego Zbawiciela, naszego Zbawiciela. A jeśli nie, jeśli po prostu obchodzicie te święta, to mam nadzieję, że spędzicie je z rodziną, że będziecie dobrze bawili. No i że będzie to was jakiś tam czas wytchnienia, odpoczynku. Że czujecie tą magię świąt. No i udanych tych 3 dni celebracji. Do zobaczenia. Pa, pa.